Cześć, tu Sandra. Dzisiaj kolejny filmik i chciałabym Wam pokazać albumik, który ostatnio zrobiłam. Tak jak już się pewnie domyślacie po tytule i po miniaturce, to jest to album w stylu morskim. Ale to nie jest album taki typowy marynarski czy jakiś wakacyjny, wiecie, jakieś granaty, czerwienie, muszelki i tak dalej. Tylko to jest album taki trochę ciemniejszy, mocno mediowy, przynajmniej takie było założenie i mam nadzieję, że mi to wyszło. No i to jest album taki, który ma się kojarzyć raczej z jakimiś, wiecie, ciemnymi głębinami oceanu, z jakimiś starymi wrakami statków i bardziej w tych klimatach. Nie jest za duży, ale kilka zdjęć jednak pomieści. Okładka wygląda tak. Okładka ma 16,5 na 16,5, a strony w środku mają 15,5 na 15,5. Grzbiet ma 8 cm, ma 5 kart i jest bindowany Hidden Hinge, wiecie, z tym takim zapasem tu, Hidden Hinge Plus. I to jest albumik taki dla mnie, po prostu siedziało mi to w głowie, jak tylko zobaczyłam te papiery i stwierdziłam, że muszę sobie taki album zrobić, żeby te papiery tutaj przytrzymać przy sobie i żeby gdzieś to stało na półce, takie do podziwiania nawet. Przyznam się, że raczej tutaj żadne zdjęcia nie wylądują, tylko po prostu on będzie taki ozdobny, że tak powiem. Jeśli chodzi właśnie o papiery, okładka to jest jedyny arkusz, dwa właściwie arkusze, które są z innej kolekcji. I te ciemne dechy tutaj na grzbiecie i z tyłu jest inny arkusz z tą taką rozetą czy mandalą. I to są arkusze z kolekcji Sea Stories Craft O'Clock, które zaprojektowała Karolina Bukowska. Tamta kolekcja też ma, powiem Wam, fajne kolory. Też takie ciemne brązy, właśnie jakieś czernie, ciemne turkusy. Z tym, że jakoś nie bardzo mi odpowiadały tamte grafiki. Nie mówię, że one są złe, bo fajne są, ale na przykład bardziej już powiedziałabym do jakichś takich chłopięcych, młodzieżowych prac, a to, co mi się działo w głowie, to jakoś nie bardzo mi to pasowało. I cała reszta w środku, plus te wszystkie dodatki, ozdoby, to jest kolekcja UHK Gallery Lighthouse. I te turkusy są po prostu świetne. Także wszystkie arkusze, które są w środku, użyłam właśnie od tej turkusowej strony, bo one są dwustronne. Z jednej strony niektóre są bardzo jasne, takie piaskowe, beżowe. I ja właśnie tutaj użyłam w większości, tylko okładka jest inna. A wszystkie strony są z wykorzystaniem tych turkusów. I tak jak już widzicie, okładka jest dosyć bogato zdobiona. Dużo się tutaj dzieje. I uprzedzam Was od razu, że w środku na stronach dzieje się wcale nie mniej, także też jest taki miszmasz i wszystkiego po trochu. Okładka jest obłożona papierem kraftowym, grzbiet jest tutaj jeszcze wzmocniony kanwą. Ten pomysł widziałam też niedawno na filmiku Lady Anny, też na takim morskim albumie. Nawet się grzecznie zapytałam, wiecie, czy mogę to sobie tak zapożyczyć, ten pomysł, i Lady Anna się ucieszyła, pozdrowiła i wyraziła zgodę, że tak powiem, także jeśli ogląda, to też serdecznie pozdrawiam. Na początku miałam taki pomysł, żeby użyć juty, ale ja mam jutę w takiej rolce, w takiej taśmie zwinięte po prostu i to było za wąskie, bo to jest akurat na szerokość mojego grzbietu, a chciałam jeszcze tutaj te założenie z przodu i z tyłu, no i to już by mi tutaj nie starczyło. Także stwierdziłam, że ta kanwa będzie fajnym zastępstwem. Wszystko tutaj jest, co się dało, wytuszowane brązowym distresem, czarnym tuszem jeszcze w niektórych miejscach. Tutaj jest na grzbiecie pasek taki skórzany, dwa właściwie. I to są po prostu jakieś stare kawałki skóry, nawet nie wiem z czego to mi zostało, po prostu miałam takie kawałki i pocięłam to na dwa paski. I to jest tutaj przynitowane nitami przez cały grzbiet, to idzie tutaj od środka, było zaginane, zaklejone i to jest po prostu schowane pod Hidden Hinge'em. I tak samo te metalowe ozdoby. Cztery, to są też tutaj przynitowane po prostu na wylot i od środka są zabezpieczone. I to są, słuchajcie, takie ozdobniki ze starej meblościanki, bo już miała swoje lata i po prostu meble były wymieniane, a wszystkie drzwiczki miały takie metalowe ozdobniki. No i to stwierdziłam z mamą, że to sobie zostawimy. Także tutaj użyłam te cztery, jeszcze mi tam chyba trochę ich zostało. To będzie na inną okazję.
No i tak jak widzicie, tutaj na okładce jest sporo. Jest gaza i ona jest moczona w kawie, żeby była taka brązowa, ciemna i brudna. Pod spodem jest taki powydzierany kawałek. Tutaj są takie deseczki i słuchajcie, to jest coś takiego. I to sobie zrobiłam sama. To się praktycznie na każdej stronie albumu pojawia. I to jest zrobione z wykrojnika takiego. Zaraz go Wam tu znajdę. Chyba. O, słuchajcie, to jest z tego wykrojnika. Na kraftowym papierze wycinane i cały ten kwadrat był stemplowany takim motywem deski w różnych odcieniach tuszu, i ciemnym i jasnym. I potem właśnie te kwadraty sobie pocięłam tak w zygzaki trochę na paski. I wyszły mi takie fajne deski. Myślę, że fajnie to tutaj pasuje. Jeszcze są dodatkowo też trochę potuszowane na czarno, żeby właśnie się wydawały takie stare, brudne i wiecie, jak to przeleżało gdzieś tam na dnie oceanu. I oprócz tego, no są te wycinanki z kolekcji. Są zębatki i takie morskie elementy, kotwice i stery. I to jest wszystko zrobione rdzą. Dodatkowo na tą rdzę potem jest jeszcze taka zielona jakby patyna nałożona. W niektórych miejscach są takie mikrokulki szklane, trochę pochlapane tymi farbkami z fabryki dekoru. I napisy są też z UHK Galery, z tym, że to jest inna kolekcja. To jest, nie pamiętam jak ona się teraz nazywa, Aquarius, jakaś taka starsza, też morska, ale w jaśniejszych odcieniach. Bo te z tej kolekcji Lighthouse widziałam, ale powiem Wam, że jakoś nie bardzo mi przypasowały. No i w środku, tak jak mówiłam, też się sporo dzieje. Wszystkie strony są dosyć mocno, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest zmediowane, bo takie było moje założenie i taki pomysł mi siedział w głowie. Okładka, tak jak widzicie, tu jest właśnie ten jaśniejszy arkusz z kolekcji. On z tyłu chyba miał, nie rybki, ten chyba miał takie latarnie morskie, a nieważne. W każdym razie ten był z dwóch stron taki dosyć jasny. No i tak jak widzicie, tu są też przez maskę przytuszowane zębatki, jakieś takie plamy jakby od kubka, jakieś chlapania brązową farbą, znowu serdza, trochę efektu mchu z kadens, też w różnych odcieniach. Ta patyna znowu nałożona, taka zielonkawa. No i strony są na zasadzie takich małych layoutów zrobione. Tak jak tutaj widzicie, są już wklejone gotowe maty na zdjęcia 9x13. Tam jeszcze w dwóch miejscach wejdą mniejsze, ale to sami sobie też zobaczycie. No i tutaj wszędzie są różne takie właśnie dodatki, też są te deski, się pojawiają, gaza, trochę sizalu takiego brązowego, zębatki zardzewiałe. Tutaj znowu jest ten efekt mchu z kadens. Na co drugiej stronie się pojawiają napisy z tego samego paska wszystkie. I tak jak widzicie, tutaj maty są też wytuszowane, jest stempelek z aparatem, żeby było wiadomo do czego w ogóle to jest, bo wiecie, jak ktoś, kto sam takich rzeczy nie robi, nie ogląda, weźmie do ręki i może nie wiedzieć, po co tutaj są te kartki. Znaczy, no, mam nadzieję, że to jest dosyć jasne, po prostu, że jeśli to jest album, to są tu miejsca na zdjęcia. Ale wiecie, różnie to bywa. I w każdej stronie jest mata na zdjęcia, taka kraftowa, zwykła, też jest potuszowana z każdej strony. Tutaj jest zanitowana dziurka ze sznurkiem. I są na każdej macie jakieś różne takie, tu jest na przykład stempelek, z drugiej strony jest znowu te kółko jakby od kubka przez maskę przetuszowane. I każda mata ma takie różne ozdobniki. Także nie będę Wam wszystkich pokazywać, bo różne po prostu, co mi tam wpadło w rękę, to ozdabiałam te maty w środku. I następne dwie strony... No są podobne, no co mam Wam powiedzieć. Wszędzie są na tle te turkusowe papiery. Niektóre są postemplowane, tak jak tutaj na przykład przez dwie strony jest stempel takiej jakby mapy świata. Są potuszowane, są pochlapane. Używałam praktycznie tych samych elementów, tylko po prostu w różnym układzie na tych następnych stronach. Także się wszystko po trochu powtarza. I tutaj mamy znowu te szklane mikrokulki, zardzewiałe zębatki
Tutaj jest muszelka z tym takim, wiecie, wichajsterkiem i tutaj się ta mata otwiera, także mamy miejsce na więcej zdjęć. I te wszystkie elementy nie są do końca podklejone, także tutaj spokojnie wejdą zdjęcia. 9x13 jeszcze z taką zapasową ramką. Tutaj znowu mamy muszelki, mech. Tutaj jeszcze jest taki kawałek jakby, no nie jakby, bo to jest kawałek normalnej takiej kory chyba brzozowej. To gdzieś mama dorwała w kwiaciarni jako takie dodatki do kwiatów i stwierdziłam, że też fajnie tu będzie pasowało. Jakieś kawałki takie powydzierane innych papierów z takimi napisami głównie. I znowu tutaj mamy też niepodklejone te elementy, że zdjęcie wejdzie pod spód, tutaj też pod ten napis i zostanie jeszcze ramka. Kolejna mata tu jest, one są tak, te nity są założone w różnych odstępach, tu akurat jest, o widzicie, z napisami odstemplowanymi. Także te sznureczki się mijają i idą tak z góry na dół po prostu aż do ostatniej maty. I tutaj jest miejsce właśnie na te dwa mniejsze zdjęcia. To jest tak jakby te 9x13 po prostu przeciąć na pół. I tutaj wejdą te dwa mniejsze zdjęcia. Te drugie tutaj jest też niepodklejone, także ona się schowa i pod te muszelki tutaj i pod matę. Tutaj mamy takie koło sterowe. Też jest zrobione rdzą i jest owinięte sznurkiem jutowym. No i znowu muszelki, sizal, gaza, zębatki. Także to się pojawia w całym albumie. Tutaj mam znowu te deski, kawałek kory prawdziwej. Także widzicie, dosyć sporo się tutaj na tych stronach dzieje. Wszystkie te ozdoby są niepodklejone. I daje to taki po pierwsze efekt fajny 3D, że to trochę odstaje tutaj, że nie jest wszystko tak na płasko. No i po drugie nie będzie zasłaniało zdjęć. Tutaj mamy sznurek taki, zapleciona lina i taki węzeł. On się też często pojawia właśnie w takich papierach morskich, już wiecie, jako wzór na papierze. A ja stwierdziłam, że nie będę kombinować, nic wycinać, tylko po prostu sobie zaplotę sama ze sznurka jutowego. I tak to wyszło. Mam nadzieję, że fajnie to wygląda i fajnie tutaj pasuje. I tutaj znowu muszelki i napis niepodklejony. Także wejdą wszędzie zdjęcia. Tutaj mamy kotwicę też taką wyciętą wykrojnikiem i zrobioną efektem rdzy. Ośmiornice. To jest wycięte akurat z tego arkusza dodatków do kolekcji. Znowu zębatki. Także mówię, wszędzie są te same elementy, tylko po prostu jest różny układ. Tutaj mamy znowu matę taką podłużną, taki większy element ozdobny, kora, mech, napisy z tych pasków i tutaj mamy znowu ten wichajsterek i otwieraną matę taką na trzy zdjęcia. I układ jest taki w miarę symetryczny, starałam się zrobić. Jak sobie spojrzymy na środek albumu, to tutaj mamy maty. No fakt, że one są w drugą stronę, ale też nie chciałam, żeby była na każdej stronie ten sam układ, dlatego sobie tak zamieniałam. I tak jak widzicie, tutaj mamy dwie strony w te małe zdjęcia i kolejne dwie strony są z otwieranymi matami na trzy zdjęcia z tym takim pokrętełkiem. Także starałam się to zrobić w miarę symetrycznie i te papiery, które użyłam na tle, też są właśnie symetrycznie. Czyli też są te same, tutaj na tych dwóch stronach jest ten sam papier. Znowu tutaj na tych z mniejszymi zdjęciami też są te same arkusze. Także starałam się zrobić mniej więcej go tak symetrycznie, żeby wiecie, nie było całkiem takiego miszmaszu i żeby nie było to wszystko pomieszane z poplątanym. Ale i tak dużo się dzieje i ja wiem i zdaję sobie z tego sprawę i rozumiem, że może nie każdemu się taki styl podobać. Ale mi właśnie taki album siedział w głowie dosyć długo, jak zobaczyłam te zdjęcia, te papiery z UHK i zobaczyłam te turkusy, a potem jak one mi przyszły ze sklepu na żywo i te odcienie były takie intensywne, mocne, to po prostu stwierdziłam, że nie będę z tego żadnych kartek robić, ani żadnych innych prac, że musi po prostu być album, taki, który zostanie tutaj u mnie w domu i będę sobie go mogła oglądać. Bo to jest właśnie taki mój styl,
Moje klimaty to jest to, co lubię i co mi się podoba, czyli turkusy, postarzanie, rdza, mech, wszystko takie, wiecie, pochlapane, przybrudzone, nie jakieś idealne, takie trochę bałaganiarskie. Także to jest mój styl i ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak ten album wyszedł. Mi się bardzo podoba i na pewno będzie fajną ozdobą i mam nadzieję, że Wam się również spodoba. Także dziękuję Wam za dzisiejsze oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!